Cześć, siemanko, witajcie na kanale Pawelaco, kanał narzędziowy. Dzisiaj będziemy mieć kolejny katalog z Lidla. Pół ceny, styczniowe okazje, ale to raczej na takie artykuły gospodarstwa domowego. Jeżeli chodzi o narzędzia, to zaraz zobaczymy. Na stronie 12 od czwartku, 11 stycznia, mamy marki Ultimate Speed za około 30 zł, cyfrowy manometr do opon. To jest bardzo dobra rzecz, bo posiada 5 funkcji, także możemy ciśnienie w oponach sobie zmierzyć. Dodatkowo mamy światełko LED, młoteczek do wybicia na przykład szyby w razie jakiejś konieczności. Mamy również taki przecinak, nóż do pasów bezpieczeństwa. A dodatkowo jeszcze jest miernik głębokości bieżnika. Czyli takie fajne, pożyteczne narzędzie w każdym samochodzie powinno być. A za 14,99 mamy taśmy 3M tkaninowa, wymiar 50x50, 50 metrów na 50 mm, dwa kolory. Na stronie 13 mamy prostownik do akumulatorów samochodowych za około 50 zł. Możemy ładować akumulatory 6-woltowe oraz 12-woltowe. Ten prostowniczek już jest od bardzo dawna w Lidlu w sprzedaży. Również Ultimate Speed i ja go używam od czasu do czasu i sprawdza się, działa dobrze, nic się z nim złego nie dzieje. Automatycznie rozpoznaje rodzaj akumulatorów, również ma zabezpieczenie, jeżeli pomylimy sobie bieguny, nic się złego nie stanie wówczas. I on posiada 4 programy dostosowane do typów akumulatora. 3 lata gwarancji, osłona termiczna na szybę za około 12 zł, możemy ją stosować również w zimie, jak i w lecie. Zestaw do czyszczenia szyb samochodowych za około 15 zł. W kształcie tutaj takiego trójkąta na wysięgniku i bardzo łatwo po prostu nam wyczyścić wewnątrz szyby. Posiadam to, także fajna rzecz. Polecam jak najbardziej. Ułatwia nam czyszczenie szyb wewnątrz samochodu. Szczególnie tej przedniej szyby. Na stronie 15 mamy urządzenie rozruchowe z powerbankiem. No to urządzenie jest bardzo dobre, niezależnie od marki sprawdza się to bardzo dobrze, jeżeli tak działa jak ten co jest u mnie na filmie, no to polecam jak najbardziej, bo widzę, że to jest inny model, tutaj ma lampkę, u mnie jest z boku tutaj lampka i tutaj ma więcej portów USB, 12 000 mAh. Tryb pracy USB to mamy wyjścia 1 A, i 2 ampery, 7000 mAh, maksymalnie 12 amper, złącze 12-woltowe. W zestawie mamy ten powerbank, torbę, przewód USB typu C, kable rozruchowe z krokodylkami i złączka 12-woltowa, taka wtyczka do zasilania. Również 3 lata gwarancji. Strona 16, za 119 zł mamy klucz dynamometryczny od 80 do 210 Nm. To jest regulowany moment obrotowy. Dodatkowo mamy nasadki 17, 19 i 21. A poniżej mamy tutaj torby, takie do bagażnika, za około 30 zł. Z tego co wiem, to one tutaj posiadają takie rzepy, żeby były mocno przymocowane tutaj do tej wykładziny. I po prostu ta torba nie lata nam po bagażniku przy jakimś hamowaniu czy przy zakrętach. Rozmiar tej dłuższej torby maksymalnie 9 kg, to jest 50 na 21 na 16 cm. Są tutaj 3 wzory do wyboru, jeszcze jest mata taka antypoślizgowa, a jeżeli chodzi o tą, to ona ma 35 na 19 na 29 cm. Powyżej za około 80 zł mamy pompę do wymiany oleju. Jest również u mnie na kanale, powtarza się ta pompa ciągle. Jeżeli ktoś sobie chce po prostu wymieniać olej w samochodzie bez odkręcania śruby od misy olejowej, no to może spróbować, zobaczyć jak to po prostu działa. Niestety u mnie nie działa, coś się tam złego stało i ona w ogóle nie wypompowuje, ale to mi się po prostu tak trafiło, może ją zatarłem. Także sam nie wiem do końca. Tak samo te wężyki, jak wkładamy sobie, to jak nam się podwiną, no to też nie będzie po prostu tego oleju tłoczyło i możemy ją zatrzeć. Warto sprawdzić, wypróbować, jeżeli będzie ok, no to sobie zostawicie
Jeżeli Wam nie będzie działać, no to przecież jeszcze można zwrócić to do wypompowania oleju silnikowego, napędowego i opałowego, zasilana poprzez akumulator 12 V. W zestawie pompy mamy przewód, wąż sący 1,2 m, wąż odpływowy 2 m oraz dwa zaciski podłączeniowe. Strona 18, reflektor budowlany LED za około 50 zł. Tutaj mamy dwie regulacje, możemy na jedną i na drugą stronę go po prostu regulować, czyli zwiększamy sobie to oświetlenie, ale te reflektory są na wymienne baterie. Nie miałem tego, nie wiem jak to działa, nie mogę się za bardzo wypowiedzieć. Jeżeli możecie, to napiszcie mi w komentarzu pod filmem, czy ktoś posiada taką lampkę i czy jest po prostu warta zachodu. Ale na pewno zachodu warte są te wkładki ochronne do wkrętaka udarowego, czyli to są zwykłe nasadki i one są chromowo-molibdenowe. Są u mnie na kanale, także fajnie działają, fajnie pracują. Polecam jak najbardziej. Bardzo solidne wykonanie. Tutaj mamy nasadki 17, 19 oraz 21. No i ta osłonka z tego tworzywa po prostu bardzo nam pomoże, bo chroni nam po prostu tam felgi aluminiowe. U mnie na kanale są pokazane, jak te nasadki pracują dokładnie z tym kluczem, który tutaj jest pokazany, o 100 zł taniej. Jest to klucz udarowy 20 V. On posiada 100, 150, 200, 300, 400 Nm z funkcją pamięci. W zestawie 4 klucze nasadowe, ale te klucze tutaj są chromowo-wanadowe. Dodatkowo posiada ładowarkę oraz akumulator 4 Ah. Jest również film z tym kluczem udarowym 12 V marki Parkside Performance. W zasadzie mam dwa filmy, jeden na tych ustawieniach, które tutaj są podane przez producenta, jak one działają, te dwa klucze, oraz jak pracują z maksymalną swoją mocą, z maksymalnym ustawieniem. Zobaczmy na kolejną stronę. Tutaj mamy dodatkowe lampki za około 30 zł. Możliwość zawieszenia na ścianie, świecenie około 5 godzin, baterie w zestawie, dwa zestawy do wyboru. To też jest jakaś nowość. IP44, 3 tryby świecenia, jasność, oszczędzanie energii, światło migające. Zestaw kluczy imbusowych z kulką lub z końcówką Torx. Dwa rodzaje do wyboru za około 20 zł. A poniżej mamy zestaw uszczelek lub o-ringów. Różne rodzaje. Tu mamy 383 elementy, tutaj mamy 420 i również akcesoria warsztatowe, jakieś termokurczki, haczyki za 14,99. Za 21 zł mamy termowentylator ceramiczny 2000 W, 119 zł. Również go posiadam, używam. Naprawdę fajna rzecz, bardzo cicho pracuje. Daje dobre ciepło, ta ceramika tutaj. Możemy również wentylować pomieszczenie, czyli bez tego grzania możemy wydmuchać na przykład tam jakieś opary czy coś do szybkiego ogrzewania lub wentylacji pomieszczeń, mieszkań, biur, garaży. Polecam jak najbardziej, u mnie się sprawdza już drugi rok, bardzo fajna rzecz. Bardzo dobrze działa, właśnie cichutko, nie rzęsi nic. Poniżej za 39,99 zestaw opasek do kabli, 1000 elementów. Wszystko jest od czwartku, 11 styczeń. Na tej stronie mamy przerwę, jakieś materace, także możemy zrobić sobie kima oko. I na stronie 24, to już jest od soboty, 13 styczeń, zestaw wierteł lub wkrętak z zestawem bitów. Czyli wiertełka i bity, jakieś nasadki, dłuższe bity, krótsze bity, 4 zestawy do wyboru. Wiertła ze stali HSS do kamienia lub drewna z powłoką tytanową. A poniżej mamy zestaw czeglistew magnetycznych. Również super sprawa. Bez względu na markę to są bardzo dobre rzeczy, bo możemy sobie taką listwę gdzieś zamontować i w prosty sposób tutaj montujemy sobie, przyklejamy po prostu do tych magnesów nasze narzędzia, klucze. A jeszcze poniżej mamy akcesoria magnetyczne. Takie miseczki magnetyczne za około 15 zł.
i to jest naprawdę super sprawa. To są takie miseczki, które tu posiadają magnesy, możemy je nawet w pionie ustawić, przykleić sobie do czegoś i to naprawdę mocno trzyma. Nie zgubimy, nie spadnie nam to gdzieś. Nie pogubimy naszych tam elementów, narzędzi. Tak samo tutaj mam taką większą. Świetna rzecz, polecam jak najbardziej. Jak to mocno trzyma. A na stronie 25 mamy akumulatorową wiertarkę na 20 V. Znana wszystkim. Za 229 zł akumulator 2 Ah oraz ładowarka i zestaw takich bitów z wiertłami. Polecam jak najbardziej, jest u mnie na kanale również. Ciągle ta wiertareczka się powtarza i ona jest naprawdę mega. Jeżeli chodzi o stosunek jakości do ceny, można nią tyrać i ona działa dobrze. Oczywiście ona tutaj nie ma udaru, bo są też takie, które posiadają tutaj wbudowany udar. I też są bardzo dobre. Przekładnia dwubiegowa do wiercenia i wkręcania w drewnie, metalu, w tworzywie sztucznym. Pierwszy bieg od 0 do 400 na minutę, drugi bieg od 0 do 1400 obrotów na minutę. Maksymalny moment obrotowy 45 Nm. Wiertełka, jakie nam tutaj wchodzą do uchwytu wiertarskiego, to jest 1,5 do 13 mm. 30 mm w drewnie, 13 mm w metalu. Polecam jak najbardziej. Dobra rzecz, dobrze działa. Można nią po prostu tyrać. Na stronie 26 mamy szlifierkę prostą 500 W, czyli potrzebujemy sieć elektryczną 99 zł. W zestawie mamy końcówkę do szlifowania, klucz montażowy oraz walizkę. Były również te na akumulator 20 V. Mniej więcej wielkość jest podobna. No i to są bardzo dobre narzędzia. A ostatnio również pojawiła się taka szlifierka prosta, takie multi jakby narzędzie na akumulator 12 V marki Parkside Performance. Także można sobie porównać, jest u mnie na kanale, jak to wygląda, jak to działa. Takie narzędzia bez względu na markę polecam jak najbardziej. Bardzo przydatne w różnych pracach. Liczba obrotów regulowana od 4500 do 30 000 obrotów na minutę. Tuleje zaciskowe, jakie tutaj mamy, to mamy 3,2 mm oraz 6 mm. Za 19,99 mamy uchwyt do papieru ściernego lub zestaw papierów ściernych. Karabinczyki za około 30 zł, 4 zestawy do wyboru. A obok na stronie mamy młotowiertarkę, 50 zł taniej, 199 zł. Ona posiada 800 W. Jest taka fajna, poręczna, lekka i do takich szybkich jakichś prac, sieciowa oczywiście. Jest bardzo dobrym narzędziem. Nie jest jakaś taka mega jak te takie mocniejsze, co są tej marki, ale jeżeli chodzi o takie szybkie wiercenie, no to jest naprawdę dobrym narzędziem. Również tyram ją już nie wiem ile lat, ale sprawdza się u mnie i naprawdę jest dobra. Oczywiście nie możemy przeciążać tych narzędzi albo jakoś traktować je jak narzędzia profesjonalne, bo to są wszystko narzędzia amatorskie. Po jakimś wierceniu trzeba oczywiście odczekać, żeby to ostygło, bo tak to po prostu szybko zajeździmy te narzędzia. Liczba uderzeń od 0 do 7500 na minutę, obroty od 0 do 1650 regulowane. Beton, kamień 19 mm, metal 13 mm, drewno 24 mm, 1,2 dżule. Za około 24 zł, no 25, mamy zestaw tutaj takich dłut udarowych, SDS Plus. To są takie krótkie dłuta, szerokie. Dwa szerokie, tu jest jedno wygięcie i szpicak. Z kolei drugi zestaw za około 25 zł to są wiertła. No nie są tutaj podane rozmiary, ale wydaje mi się, że tutaj jest chyba Fi10, Fi8,
chyba od Fi 6, ale tak to tylko gdybam, 7 takich wierteł. Na stronie 27, również od soboty, 13 styczeń, mamy miernik cyfrowy, 300 V, maksymalnie do pomiaru natężenia prądu, napięcia i rezystancji oraz sprawdzania diod i przejścia. To jest taki prosty mierniczek domowy, także za tą cenę nie możemy nic więcej oczekiwać. Prosty, a skuteczny. Poniżej mamy akcesoria warsztatowe. Tutaj mamy 5 zestawów do wyboru. Koszulki termokurczliwe, łączniki stykowe do kostek zaciskowych lub łączników do lutowania. A obok zaciski do kabli. A jeszcze za około 50 zł mamy takie narzędzie, szczypce zaciskowe do kabli z zestawem akcesoriów. Tutaj mamy aż 231 elementów. To jest jedno z najbardziej pożytecznych narzędzi, jeżeli chodzi o szybkość i łatwość wykonywania różnych prac związanych tam z elektryką, czy z jakimiś tam końcóweczkami, łączeniem przewodów, obcinaniem przewodów, ściąganiem izolacji. Także polecam jak najbardziej takie narzędzie. To jest super. Strona 30. Mamy miernik poziomu dźwięku i możemy sobie mierzyć natężenie dźwięku różnych narzędzi, jakiegoś hałasu gdzieś w domu, poza domem. Fajna rzecz, taka do zabawy, ale czasem może się przydać. Poniżej tutaj za około 60 zł mamy czujnik tlenku węgla, model K02D z wyświetlaczem LCD, z głównym alarmem 85 dB, baterie mamy w zestawie, gdzieś na jachty, do domu, do kampera, przyczepy kempingowej, garażu i gdy stosujemy jakieś piece, czy takie grzejniki jakieś, no to warto zastosować sobie, po prostu kupić i będzie nas to chroniło. To jest takie narzędzie pożyteczne bardzo, taki przyrząd, który nam po prostu może uratować zdrowie i życie. A na stronie 31 możemy kupić termometr na podczerwień, cena 69 zł, obniżka 30 zł. Wykrywa mostki cieplne i miejsca zagrożone powstaniem pleśni. Także to jest też bardzo pożyteczne narzędzie. Dodatkowo mamy tutaj trójkolorowy wyświetlacz na niebiesko, czerwono i zielono. Możemy zmieniać takie sobie ustawienia. Ten, co jest u mnie na kanale, praktycznie taki sam, również ma tych 8 laserów, tych 8 diod, które po prostu pokazują te miejsca, które celujemy. 8 punktów, pomiar w stopniach Celsjusza lub Fahrenheita, od minus 50 do 380 stopni Celsjusza możemy mierzyć. Taki mamy po prostu zakres temperatury tutaj. Zobaczmy na kolejną stronę. Sporo tych narzędzi jest nawet w tym styczniowym katalogu. Strona 32, mamy oszczałkę elektryczną 65 W, 10 zł taniej. Tarcza 49,5 mm z diamentową tarczą szlifierską, bezstopniowo regulowany kąt ostrzenia. 3 lata gwarancji, 65 W. Za 50 zł niecałe mamy zestaw 16 ścisków szybko mocujących do mocowania, rozpierania i zabezpieczenia obrabianych przedmiotów. Taka walizeczka i 16 takich różnych ścisków, mniejszych, większych, takich zacisków, krokodylków jakichś. Fajna sprawa, opalarka cyfrowa 2000 W za 99 zł. Cyfrowy wyświetlacz. Temperatura, regulacja od 50 do 650 stopni Celsjusza. Dodatkowo mamy tutaj dyszę w zestawie i ta opalarka posiada 2000 W. Tą, co mam, po prostu nie ma wyświetlacza cyfrowego, nie ma w ogóle nic i działa bardzo dobrze do tej pory, a mam ją już kilka lat. Były również na akumulator 20 V, ale u mnie okazała się ta opalarka po prostu porażką, no, jednym słowem. Ta sieciowa jest ok. Na stronie 34 mamy bardzo pożyteczne narzędzia, czyli akcesoria warsztatowe. Tutaj mamy akurat tą listwę właśnie i tu możemy sobie przylepiać te
narzędzia do tego magnesu, 7 wzorów do wyboru, szczypce, kombinerki, takie obcinaczki, dziurkacz, klucz francuski, klucz nastawny, obcęgi, ale to wszystko jest za jedną sztukę, około 15 zł. A poniżej tutaj za 27,99 mamy szczypce, 4 wzory do wyboru, mamy do glazury, do łamania płytek, do cięcia, mozaiki lub do wycinania otworów w płytkach. Są potrzebne przy wykonywaniu jakiejś konkretnej pracy. Na stronie 35 mamy wypalarkę do drewna 30 W, około 40 zł. To jest dla takich majsterkowiczów, którzy po prostu lubią takie rzeczy, lubią sobie coś ozdabiać, do kreatywnego ozdabiania skóry, drewna i korka. Fajna rzecz do zabawy i do jakichś tam prac właśnie dekoracyjnych. Poniżej zestaw szywek lub gwoździ za około 10 zł, a tutaj zestaw kółek, 3 zestawy do wyboru, 4 lub 8 sztuk za około 40 zł. Do jakichś naszych półeczek, regałów, czy co tam potrzebujemy. Także to już wszystko, cały ten katalog styczniowy. W zasadzie tutaj nie ma żadnych promocji, obniżek, tam kilka było tylko obniżek. Z tych narzędzi, co mogę polecić, to na pewno tego typu narzędzia, co tutaj mamy. Jeżeli chodzi o tą opalarkę, to nie wiem, jak ona się sprawuje, ale myślę, że podobnie jak ta, co ja mam. To jest super sprawa. Posiadam tą, jeszcze nawet wcześniej, co był taki czerwony model z Powerfixa. Działa do tej pory i naprawdę pokazuje właśnie te miejsca, gdzie nam ucieka ciepło, czy gdzie jest za zimno, w których miejscach łatwo znaleźć te mostki cieplne. To jest bardzo dobra rzecz, polecam jak najbardziej. Również ten mierniczek jest super. Na pewno tą wiertarkę, motowiertarkę oraz szlifierkę prostą, ale bardziej polecam tą na akumulator X20V. Naprawdę daje rady, jest mocna i bardzo mobilna, bo nie ma tego przewodu sieciowego. Super rzecz. Oczywiście tą wiertarkę również polecam. Bez akumulatora i bez ładowarki możemy ją za około 100 zł kupić. Moment obrotowy 45 Nm jest wystarczający do tego, żeby spore śrubki czy spore wkręty wkręcać. Też fajna sprawa. Chociaż ja mam ten grzejnik teraz, także grzeję takim na olej napędowy i naprawdę rewelacja. Nie spodziewałem się, że to narzędzie, to urządzenie, ten grzejnik na olej napędowy daje po prostu takie szybkie ciepło. Kluczyk. Nie wszystkim się to podoba, bo każdy by wolał ten czarny marki Parkside Performance, ale bardzo dobrą alternatywą jest ten 12-woltowy. Można dołożyć 4 amperogodziny akumulator lub 5 amperogodzin i ten malutki klucz wymiata, jest bardziej poręczny, mobilny, ale ten daje sobie radę, jeżeli dobrze mamy dokręcone koła z właściwym momentem. Tutaj mógłbym polecić te torby, klucz dynamometryczny marki Walter, to też nie wiem, nigdy nie miałem. No i powerbank, to w podróż jak jedziemy czy gdzieś, naprawdę świetna rzecz. I cyfrowy manometr, super sprawa do samochodu. Będę polował na to, może mi się uda kupić. Także trzymajcie się, cześć. Tak to wygląda w nowym katalogu styczniowym. Za pół ceny. No ale to raczej nie dotyczy tych narzędzi. Hejka.